Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Meteor, Egze, podsumowanie roku, Mikołaj, Mikrus, Obała i League of Legends to nierozłączna para jak już zdążyliśmy Was przyzwyczaić, ale nie robię tego podsumowania sam, jest ze mną bardzo wyjątkowy gość, Michał Awachir-Kudliński, komentator Polsat Games, cześć Michale. Cześć, cześć. Dobry wieczór, dzień dobry. Widzą mnie o której godzinie to leci, ale dziękuję za zaproszenie. Tak więc, no, zebraliśmy się tutaj oczywiście, żeby podsumować to, co się działo w League of Legends i LEC w 2021 roku. No i myślę, że na początek możemy się pochylić nad tym, co Riot Games w ogóle dla nas uszykował na 2021 rok. Czyli chociażby pochylimy się nad nowymi postaciami, które w ten rok weszły. Teoretycznie to już jeszcze 2020 ale to był presezon, więc myślę, że możemy to pod ten 2011 podpiąć i REL również do tego grona zaliczyć. Do grona, w którym znajduje się oczywiście też Viego, Gwen, Akshan i Weks. No i Awahir, jak Ty się w ogóle zap zapatrujesz na te postacie w tym roku? Wiadomo, niestety, tej Aksana i Weks no, na proscenie nie mogliśmy oglądać do niedawna, bo chociażby ostatnio wczoraj w Demasjan Kapie zdążyliśmy już obejrzeć się te postacie. Natomiast no, z perspektywy Rel, i Gwen, no, można powiedzieć, że sprawdziły się wyśmienicie te postacie, bo nikt się chyba nie spodziewał, że każda z nich faktycznie odciśnie swoje piętno na profesjonalnej scenie. To to prawda, bo też nie chodzi tylko o to, że to były postacie, które dołączyły do wyborów na proscenie, ale były to postacie, które mogłeś wybierać na różnych rolach i myślę, że to było najbardziej wyjątkowe w nich, że widzimy wchodzącego wiego i niektórzy grają nim na midzie, niektórzy na topie, potem niemal wyłącznie jako dżungler, ale przez moment był tym potrójnym flexem. Gwen również była widziana w roli i midlanera, i toplanera, i dżunglera w pewnym momencie. REL, jak już się pojawiła, to fantastycznie wpisała się jako kontrująca metę supportów, więc widzieliśmy ją właściwie niemal każdym drafcie w pierwszej połowie roku. Więc może nie było ich ile, ale jakość tego wpływu na drafty i proplayerkę był olbrzymi. A tak jak podkreśliłeś, weks jak szana nie zobaczyliśmy. Możemy też rozważać niektóre reworki, chociażby Dr. Mundo, ten akurat. Tak jest. Chyba tylko skomp, że tak powiem, spełnił swoją obietnicę. Okazuje się, że jednak. Czy przed zmianami, czy po zmianach mundo, jakby nie znalazł swojego miejsca? Mi się wydaje, I... że on bardziej tu, wtrąca się na sekundkę, Pewnie. że on bardziej funkcjonował na zasadzie zaskoczenia, tak. że ło na... nie spodziewali się, że ktoś go wybierze i polegali na tym, że nie do końca ludzie będą przygotowani właśnie na nowego mundo i na dłuższą metę, właśnie między innymi dlatego mógł się nie sprawdzić. Na pewno Rajot próbuje tworzyć wielowątkowość. Zdają sobie sprawę, że dodawanie mnóstwa postaci będzie miało duże problemy ekonomiczne dla dołączających świeżo graczy, no i też każda nowa postać to nowa rzecz do ogarnięcia, i to taka bariera wstępu w o wiedzy byłaby przetłaczająca. Więc Riot woli reworkować postacie albo oddawać nową tożsamość. I ja bym podkreślił w kontekście nowych postaci to, co wydarzyło się w maju. Rumble w dżungli, Borgana w dżungli, no to nie są nowe postaci, nie dostali nowych umiejętności, tak ale jednak fakt, że. Można było nim grać w dżungli, to stwarza jakby no, no nową przestrzeń wilgowerze, która wcześniej nie była, tak? Uderż Hekarim z nowymi przedmiotami, które się oczywiście w tym roku pojawiły. Więc ja bym uznał, że jeśli chodzi o dodawanie, postaci było mało, ale jak były dodawane. Albo jak inne były zmieniane, to miało to olbrzymi wpływ na proscenę. I myślę, że to jest dobra polityka Riot Games, przez co cały rok był świeży. Dokładnie, i to nie tylko właśnie y, chociażby Morgana, o którym wspomniałeś, można powiedzieć, nazwać tą postać wrę wręcz klasyczną, y, ale chociażby przed samymi Wordsami mieliśmy do czynienia z absolutnie y, metą, myślę, wręcz wybitną, bo zaczęliśmy spotykać na poziomie profesjonalnym takie postacie jak Trindamer i Amumu. I to było mega, mega szokujące, że postacie doprowadzą do takiego momentu w rajocie, że nawet te postacie, może nie banalne, ale postacie, myślę, że martwe w mniemaniu większości prograczy w ostatnich latach, nagle wróciły. I to też świadczy o tym, jak bardzo przewrotny był ten rok w LoLu, bo absolutnie właśnie pod względem mety no nie można było się nudzić. Co chwilę było coś, coś nowego, coś innego zostało wprowadzone. I też tu bym chciał Ci zadać pytanie, na ile w tym wszystkim zabawy Riotu z postaciami i z metą, a na ile w tym wszystkim yy, może znudzenia samych prograczy pod względem takiej gry na schematy? Na pewno wydaje mi się, że bardziej zmiana idzie nie od proplayerów, a od yy, yy, Riotu i nie zarzucam tutaj braku kreatywności graczom czy tym, że po prostu wygodniej im siedzieć na do, do, utartych schematach. Nie, po prostu ta gra zbyt dynamicznie się zmienia, żeby pro mogli to zmieniać. Na przykładzie innych e-sportów albo bardzo pojedynczych okresów w League of Legends, żeby nawstała rewolucja wewnątrz jednej mety, potrzeba wielu miesięcy, bo te rzeczy wypływają bardzo powoli, a na taki tak długi czas Riot nigdy nie pozwala. Kolejny turniej, kolejny sezon, kolejne zmiany kol i tak dalej. Cały czas nataczasz szybkie tempo, więc tworzy to dla niektórych toksyczne środowisko, w którym deweloper gry decyduje o tym, jak ma wyglądać gra. Z drugiej strony, no, kto jak nie Riot, jeśli mamy to brać za dobrą monetę, rozumie własną grę. Mają statystyki, rozumieją, też mają dwie perspektywy. Pro players będą gadali tylko o e sporcie ale też mamy. 100 milionów graczy miesięcznie w League Dokładnie. of Legends, i czy na, dlatego 0,01% mamy poświęcić grę? No, niekoniecznie. Dlatego nie jestem przeciwko temu, że Riot właściwie sam decyduje o tym, jak wyglądać będzie miało League of Legends, bo Riot Games ma interes w tym, żeby ta gra była świeża z obu perspektyw i obie te perspektywy ma. Będą patrzyli na proplayerkę i na graczy, no i póki co ta gra się nie nudzi, więc może robią tak naprawdę dobrą rzecz. Absolutnie tak, tu zdecydowanie masz, masz rację, też w tym co mówisz, podpisuję się pod tymi słowami. No ale też nie tylko zmiany w postaciach nas doczekały, były też zmiany w przedmiotach, które wydaje mi się, że aż takiego dużego impaktu na metę nie miały, choć mam wrażenie, że możemy tutaj jedynie ewentualnie wspomnieć o tym, że tanki trochę odeszły na boczny tor bo w tym roku mimo wszystko mam wrażenie, że stawialiśmy na jak największą ilość obrażeń. No to prawda, że meta nam się wyspecjalizowała, bo na przykład nie było atrakcyjnych mytików. Ja nawet z trochę innej strony uderzę. Myślę, że nawet nie najważniejsze było to, jaka meta się wykrystalizuje, bo ona prędzej czy później zawsze będzie jakaś typowa, mhm. ale że ideą mytik przedmiotów było to, że mam postać i teraz tak. Jeśli chce być bardziej taki, to pójdę po opcję A. Jeśli chce być bardziej taki, to idę po opcję B. że To miało stworzyć taką iluzję, że tak naprawdę twoja postać może przyjąć 10 różnych stylów. Po prostu weźmy tiki i dostosujesz te buildów pod ten kluczowy przedmiot. A skończyło się tak, że z reguły i tak przypisujesz jedną postać do jednego przedmiotu. I na przykład nie był to tak skuteczny rework w mojej opinii, jak rework Keystone'ów. Bo bym e, raczej argumentował, również popierając to statystykami, że o wiele łatwiej żonglować runami dla jednej postaci. Mhm. I faktycznie, w zależności od danego meczapu, w zależności od danych kompozycji, kluczowe runy będą się zmieniać. Drzewka run będą się zmieniać. Itemizacja rzadko. rzadko. No, wiadomo, ten trzeci, czwarty przedmiot, który wiadomo, potrzebuje czasem bardziej armoru, czasem będzie Wiadomo, te trzecie, czwarte przedmioty zawsze są techniczne, ale pierwszy, drugi, czyli te główne, czyli metyki. No one były kopi w klej i to jest troszeczkę żalste. A czy nie uważasz, że publika zaczęła zdecydowanie bardziej zwracać uwagę na to, jak budowane są postacie? Szczególnie podczas Word's zauważyłem ten trend. I chociażby na tym na Coraz większej myślę popularności. Devil Piotra na Twitterze, który rozkłada właśnie matematycznie na czynniki pierwsze większość itemizacji kontrowersyjnych i tych mniej. I mam wrażenie, że. Szczególnie w polskim community, może nie zauważyłem tego aż tak bardzo w międzynarodowym, ale też w tym międzynarodowym tak się nie obracałem, jak właśnie w tym naszym rodzimym, ludzie nagle zaczęli dużo bardziej zwracać uwagę właśnie na to, jak budują się progracze, i nieraz faktycznie dochodziło do rażących błędów. To prawda. Niektórych nadal po 12 miesiącach zaskakują zmiany w, w sklepie. Mnie czasami też Tak. Czas, przyzwyczajenie do niektórych nazw obrazków, a, i potem się okazuje, że to inaczej wygląda, a nie ukrywam, to też mi się zdarza. Ale zakładki ale... rekomendowane to ja akurat chyba nigdy nie, nie, nie korzystałem, aczkolwiek widzę, że często streamerzy tam przeklikują, choć mi się to wydaje. No. Nie nieprzydatne. Polecam. No właśnie nie polecam. Myślę, że nie jest to tylko ta rzecz bardzo 2021 to raczej kulminacja procesu, który dzieje się od dłuższego czasu. Natomiast e, czemu on e, nam rośnie? Między innymi dlatego, że przedmioty, jak spojrzymy w sezonie drugim, miały bardzo mało efektów, a były po prostu no, taką kupą statystyk. E, no i wiadomo, czasami potrzebowałeś takiej statystyki, czasem takiej, ale nie miały one unikalnych efektów, które decydowały o całym buildzie. Teraz są przedmioty, które, których często waga i koszt leży. W efekcie, który posiada, to już nie tylko statystyki, tylko czasami płacisz 500, 1000 sztuk złota za efekt. Jeśli w złym momencie go dobierzesz, albo nie możesz go aktywować, to wydajesz właśnie mnóstwo złota na nic i dlatego takie rzeczy łatwiej punktować. Kiedyś Warmok był po prostu masz HP i regen. Nie da się źle kupić czy Wiadomo, można lepiej gorzej, ale rozumiecie, co mam na myśli. Ale teraz, jak nie masz tego przełomowego punktu bonusowego i nie dostajesz tej regeneracji, to właściwie zbardowałeś pieniądze. Więc myślę, że ta większa uważność i skłonność do krytykowania. I wybierania. Wynika stąd, że teraz niektóre decyzje są tragiczne, tak? Jeśli nie masz e, odpowiedniej szansy na trafienie krytycznej, kupujesz Infinity Edge. Właśnie zmarnowałeś mnóstwo złotych. Tak, to, to, to był i chyba i naj najpopularniejszy tak. błąd, jaki zauważyłem wśród e, szczególnie właśnie graczy e, AD Carry, że tam, e, szczególnie kiedy to były buildy zawierające e, enda, Ta, e, zresztą e, zresztą że tam brakowało 5%, żeby mieć te 60%, żeby i e, Infinity Edge w ogóle funkcjonowało. To, to był mega popularny błąd. Więc tych efektów jest teraz bardzo dużo. Trzeba być bardzo ostrożnym przy decyzjach zakupowych. Kiedyś po prostu, czy kupisz to podadę, czy po to dadę, to nie ma znaczenia. Te efekty były marginalne, teraz są niezwykle znaczące, stąd nasza uwaga na przedmioty skierowana. A czy jest taki przedmiot, który byś szczególnie wyróżnił? Może, może nie czysto, może obiektywnie, ale tak prywatnie na przykład. Który, która, który z właśnie tych przedmiotów najbardziej Cię urzekł w tym roku? co to Można może zależy no to, co mi się najbardziej podoba, te efekty, to jedna sprawa. To, co było najbardziej OP wymagało nerfa, no to na pewno ten wypuszczony świeżo Gameforce potrzebował na pewno ty mocnego nerfa i otrzymał. Czy oczywiście Ken tank, który nam zdominował pół pierwszego, połowę roku tak. e, połowę pierwszego roku, e, jeśli chodzi o dżunglerów, to to było obłędne, więc były przedmioty, no, które zdecydowanie powinniśmy tutaj wyróżnić, ale spróbuję jednak wziąć twoje pytanie pozytywnie. Gdzie był ten efekt, który umożliwił pewien archetyp, który może nie był wcześniej grany i był trochę zdrowy, może silny, ale nie niezbalansowany i nazwałbym to Everfrost. Tak, Everfrost dostawał pewne zmiany, lekkie puffy, potem lekkie nerfy, ale myślę, że w żadnym momencie nie był on absurdalnie silny, a dzięki niemu pojawiło się dużo nowych postaci na midzie i przede wszystkim na workach to było widać dużo postaci walczących, wręcz z tym Everfrostem na przykład mogło działać, tak? E, takie, które potrzebowały gap closera, bo wiadomo, no, e, Stridebreaker też bym nadmienił, bo jednak tych bruzerów fajnie było widzieć, bo bruzerzy czasami by, byli wyrzucani poza metę. Ostatecznie ten dasz został no, zmieniony i, i stary Berker nie jest właściwie budowany przez nikogo. I prawdopodobnie był to za silny przedmiot, ale wydaje mi się, że przez to, że umożliwił granie niektórym postaciom, to też bym stary berkera tu nadmienił jako taki udany eksperyment. No właśnie, to, o, o, o czym wspomniałeś, to jest to, na co, na co chciałem zwrócić uwagę. Czyli to jak te właśnie niektóre efekty pozwoliły innym postaciom zaistnieć w mecie i tak jak właśnie mówiłeś jest to Everfrost i też cofnąłbym się do tego Gale Force'a, który też niektórym adekerym, w szczególności tym mniej mobilnym Sorry. pozwolił, pozwolił wrócić, wrócić do gry. Mam wrażenie, że też za sprawą Gale Force'a Jean stał się dużo, dużo mocniejszy, mm -hmm. bo on odszedł w zapomnienie, potem właśnie myślę za sprawą Gale Force'a też na tą dolną aleję Wrócił. Także myślę, że tyle o postaciach i itemizacji. Myślę, że możemy przejść do e-sportu i do LEC, które szuka, szukałem określenia przez dłuższy czas przed naszą rozmową, jak, jak LEC sezon określić. I nie przychodziło mi tak naprawdę nic innego niż sinusoidalność i to, jak zespoły potrafiły jednego tygodnia być naprawdę fenomenalne, żeby w następnym zagrać totalny piach. I gdzie można doszukać się właśnie takich problemów w tym roku? No myślę, że temat G2 i składu gwiazd to jest też osobny wątek, ale nie tylko G2, ale właśnie cała Europa, szczególnie w letnim splicie, to była najprawdziwsza karuzela. Myślę, że najważniejsze. Mniejsze jest to, co trochę może zniechęcić ludzi do obserwowania dużej części roku we sporcie, więc może to nie jest konkluzja, którą powinien tutaj e podszeptywać, ale no jednak regular split miał małe znaczenie. Szczególnie Ma znaczenie. wiosenny. No to już w ogóle taka taka nie odzwierciedla to tak naprawdę tego, co się wydarzy istotnie w sezonie, bo jeśli patrzę na świetne wyniki rok w letnim sezonie zasadniczym. Gdzie potem w playoffach wygląda to tragedia. Jednocześnie FNATI, które nie do końca wiadomo, czy dostaną się latem do playoffów, a potem robią fantastyczny bieg przez dolną część drabinki. Te wyniki z fazy zasadniczej, te bo jedynki, owszem, mają znaczenie w kontekście tego, jak będziesz rozstawiony w playoffach, a czasami widać, że jedna drużyna przegrała 2-3 i gdyby dostała jeszcze jedną szansę, to może by poszli daleko, ale zaczęli z dolnej drabinki, więc wylecie na starcie. Więc to nie jest tak, że można zlać regular sezon. Tak, trzeba brać wygrane. Ale będę na pewno ostrożny z tym, jak będę oceniał druż szanse drużyny w playoffach na podstawie regular splitu. Okazuje się, że tam może dojść do sporych zmian. Oczywiście też jest inny paczk, i wiadomo, niektóre drużyny po prostu wstrzelą się w daną metę, ale widać było, że patrząc jedynie na BO1, nikt by nie przewidział, że Mad Lions wygra oba sezony. Tak, zdecydowanie. Tak. Wiadomo, Mad Lions nigdy nie było chłopcami do bicia, ale. BO-jedynki sugerowały nam inne drużyny w Okazało się, że są lepszą drużyną w BO-5 i okazuje się, że to, jaką jesteś drużyną w BO-5, ma o wiele większe znaczenie niż to, jaką jesteś drużyną w BO-1, dopóki się oczywiście kwalifikujesz w play offy Czy nie sądzisz, że słaba dyspozycyjność Europy później na rozgrywkach światowych to efekt właśnie tego, że u nas nie gramy w systemie best-of-3 spotkań ligowych? Na pewno nie da się tylko Jednego wskazać powodu, myślę, że to jest jeden z kilku, myślę, że identyfikuje, że dobrze, że brak wprawienia w dłuższych formatach, nawet BO2, bo jeśli ktoś myśli, no rano jaka jest różnica między BO1 a BO2, no, druga BO1, potem i tak się gra rewanż. ale sam fakt, że najpierw masz grę. A druga gra zawsze będzie bazować na pierwszym drafcie i na tym, co się wydarzyło w grze. Jest ten element adaptacji. Co się wydarzyło w drafcie, musimy zmienić. Co się wydarzyło w grze, musimy to zmienić. A jak zagrasz raz w tygodniu pierwszym, ma, potem 6 tygodni później, to nie ma żadnej adaptacji, bo jedna i druga gra to już są w zupełnie w innym świecie. Tak? Inna, inny patch, inne drużyny i tak dalej. Czy te same drużyny, ale zupełnie inny kontekst. Więc owszem, fakt, że chociażby nie mamy formatu dłuższego niż BO1, będzie nam zawsze szkodził międzynarodowo. Ale też się, no, chcę podkreślić. Rajoterzy otwarcie mówią, że Elisi nie straci BO1. Nawet poszły komunikat na Twitterze, że prędzej uczynią finał BO7 o niż rezygnując z BO1. Więc widać, jak Rajot jest absolutnie pewien. Że mimo przy pewnych słabościach było jeden, jest to format, który ludzie będą oglądać, więc muszą go wprowadzać. Niewątpliwie nie jest to format najbardziej widowiskowy, to prawda, ale właśnie jedno, jednym właśnie z powodów jednocześnie tego, że nie jesteśmy tak dobrzy w best of trójkach i best of piątkach. Tak, tak dobrzy, jak chociażby Chiny, czy. Koreańczycy. To fakt. Pochylmy się nad organizacjami. Myślę, że możemy zacząć właśnie od mistrzów, czyli od Madlając. Wiadomo, każdej organizacji nie będziemy omawiać, bo to by nam zajęło trzy dni, ale właśnie no, o mistrzu trzeba porozmawiać. I chciałbym porozmawiać o Madlając w kontekście drużyny, która na ile wiosną była, wydaje mi się, Absolutnie fantastyczną ekipą, tak wydaje mi się, że latem skorzystała na kryzysie innych. Myślę, że to jest uczciwa sugestia. A może, oczywiście to jest trochę takie dywagowanie i tak, nie tak jest dyskutowalna, ale można nawet pokusić o stwierdzenie, że Fnatic, to, że doszli do finału. Mimo, że to była drużyna, która miała swoje kryzysy i demony, to też bardziej kryzys innych drużyn niż siła Fnatic. Myślę, że to jest uczciwa dyskusja, którą można w ten sposób rozpocząć. Um, natomiast Mad Lions, myślę, że jeśli chodzi o warstwę gameplayową, nie był to silny mistrz, w mojej opinii, a na pewno przyzwyczailiśmy się, że gdy ktoś wygrywa w Europie, to jest no, trzy poziomy wyżej. Tak? Gdy g tu dominowało, to ośmieszało swoich konkurentów. Gdy Fnatic w 2018 roku to robiło, to też byli bezkonkurencyjni. Więc dla nas to jest takie zaskoczenie, że w ogóle finały mogą być równe, że play-offy mogą być równe, bo zawsze ta jedna drużyna jednak odstawała poziomem i łatwo było wytypować zwycięzcę. Więc myślę, że Mad Lions nie wyróżniało się gameplayowo, ale wyróżniało się w inny sposób, którego nie możemy lekceważyć, bo to też wpływa na twój wynik. Jaką, jak jest zgraną ekipą? Jak jesteś odporny na, na stres? Jak jesteś wytrzymały w długich formatach Best of Five? Przypominam, że ten format playoffów od dwóch lat używany wymaga od ciebie czasami więcej było piątek niż tradycyjne ćwierćfinały, półfinały finał, tak? Kiedyś mogłeś zagrać tylko dwie-trzy było piątki. Tutaj czasami musisz zagrać nawet sześć, to, co robiło Fnatic. No, Fnatic wręcz prawie że wyczerpało limit tych, no, tych best of piątek. e sportu się nie dało robić. Jak poza, poza, poza meczem z Raw, którym o dziwo zakończył się wynikiem 3-0 dla Fnatic, to każdy każde ich spotkanie to było pięć map, także. Mega wycieńczające, ale pokazuje właśnie tą skalę, ile trzeba się napracować, żeby w ogóle do tego finału dojść, jeżeli wchodzimy do playoffów z niskiej pozycji podczas regular splitu. Wspomniałeś o stresie jako jednym z istotnych czynników radzenia sobie w ważnych meczach. Ja w programie LOL Content, który też prowadzę z Krzysztofem Zielińskim, którego z tego miejsca też bardzo pozdrawiam, skupialiśmy się też na tym czynniku, jako tym głównym, którym występuje w Rogue, które mam wrażenie, właśnie, że ze względu na stres. Nie jest w stanie sobie poradzić w playoffach. Row, które jest znakomite w, w sezonie regularnym, tymczasem przychodzi moment playoffów i tam, no, zawodzą. Tego mistrza Europy finalnie nie odnieśli i w kontekście zmian w przysz na w przyszłym sezonie nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze tak blisko tego sukcesu w Europie będą. No, w ogóle mamy nowy rok i ha, dwa razy Words. Y Gdzieś ten jeden finał. Rogue jest przykładem. W zależności od tego, jak się spojrzy, to się dostrzeże sukcesu lub jego brak. Z jednej strony to była ekipa, która nie miała nie wiadomo jakich kozaków Europy. Oni sobie ten jakby talent wyhodowali. Inspired to taki wychowanek. W którym też z Akademii do głównego składu wychowanych. Tak jest. Tutaj taki zewnątrz gracz, no to tylko możemy szukać Hans Same i odłamne, prawda? Ale z drugiej strony, no kurczę, brakowało tej kropki na T. No i. Co można zrobić z tymi wszystkimi pięknymi BOjedynkami, gdzie oni trzy sprity z rzędu zakończyli na pierwszym lub drugim miejscu? Um... Było jedynki, jak playoffy były okant do rozbicia, prawda? Mm -hmm. I to jest przykład tego, że nie dawali sobie rady z atmosferą, mówili o tym, że to jest coś, co zabiło ich chociażby orcy. E stres opowiadali o tym, że na scenie też były problemy, gdzie madlając brylowało, śmiałość, i oni tak. opowiadali, że to czują się jak ryby w wodzie, jak lwy na arenie. To rok tutaj no, kompletnie zamaskowane e ścianą stres stresu, więc no, trzeba przyznać, że. Faktycznie, czynniki psychologiczne to jest coś, co mam, ten mamy tendencję do lekceważenia, a tutaj jest realnym wyznacznikiem tego, jak te drużyny sobie mogą poradzić w najważniejszych momentach. Przy tym, jak Madlając się świetnie bawi, to na mic Czekach ja widziałem wręcz łudzące podobieństwo do G2 z najlepszych okresów, właśnie. Ten luz G2 właśnie. właśnie Al z Perksem, dokładnie, dokładnie. Tu o Perksie nie, nie będę za bardzo się rozpływał, bo jestem okropnym fanboyem tego człowieka. Tak więc yy, przejdźmy dalej. Ale właśnie, zaraz, że tak lubię łapać, ciągnąć za słówka, wyciągać tematy, to mówiłeś właśnie o hodowaniu gwiazd. I tu chciałbym się pochylić nad tematem hodowania gwiazd, a tworzenia zespołów z tych gwiazd już będących i tu bije oczywiście do G2 w tym roku, które niewątpliwie zawiodło G2 składające się właśnie z Wundera, Capsa, Reklesa, Jankosa i Mikiego Exa Rekles, którym miał się okazać ostatnim puzzlem. Do zdobycia Mistrzostwa Świata. Nie chcę teraz oskarżać go o wszystkie problemy tej organizacji, ale no, lawina ruszyła w momencie tego transferu i nie zakończyła się zbyt dobrze dla samurajów. Oczywiście tam dużo kwestii było wewnętrznych i nie wszystko, że tak powiem, dojdzie do nas, co tam się w G2 wydarzyło, ale możemy patrzeć na G2 z tego roku na albo Gitu z Reklesem, albo Gitu bez Perksa. I wydaje mi się, że Adekwatniejsze jest oceniać g bez Perksa niż g z Reklesem, bo Rekles no to jest właśnie ten cały paradoks. Grał dobry, dobrą dolną malejkę, grał naprawdę sumiennie, był najbardziej stabilny um, i no, trudno go krytykować. Natomiast, czy się ułożył, to była drużyna, która bardzo polegała na chemii też poza grą, tak. byli też e, kumple i myślę, że Perks był tego bardzo ważnym e, składnikiem. Więc na sam koniec trzeba być krytycznym wobec g w tym roku. Bo powołali w mojej opinii największy super team w historii zachodniego League of Legends, A żadna drużyna nie miała skumulowanych tylu zawodników w, w, na bardzo wysoko notowanych w ogóle w całym zachodnim League of Legends. No to był super team w najwyższej dostojeństwie. I niezrobienie Worldsów to jest po prostu wstyd z, tak, z, z takimi zawodnikami, i nawet ja nie muszę im tego tłumaczyć, oni sami dobrze to wiedzą i dlatego między innymi tak wielkie rozszady w ich składzie. Również właśnie w tej chemii wewnątrz zespołu dopatrywałem się głównego problemu G2, z tego względu też jak się oglądało te wszystkie filmiki jeszcze kiedy we Fanatic był Rekles, takie z wewnątrz i można było Reklesa poznać jako człowieka, kiedy on wydawał się właśnie być taką ostoją spokoju Delord też kiedyś wypowiadał się na temat jego etyki pracy, takiej wręcz pedantycznej etyki pracy i skupienia się na tej pracy, gdzie właśnie G2, zabawa, luz, a przynajmniej tak wyglądali na zewnątrz. No po prostu mi się wydaje, że oni tam charakterami do siebie, mimo wszystko, nie przypasowali. No i oczywiście ten brak perksa to myślę, że to było coś, coś absolutnie kluczowego. I super teamy. Na zachodzie mieliśmy przykład super teamu. Już kiedyś w Team Solomid w Ameryce, kiedy tam chociażby był Yellow Star, Double Lift, Bierksen, tam też była Drużyna Gwiazd, nie wyszło. G2, Drużyna Gwiazd nie wyszło. I czy Vitality to będzie do trzech razy sztuka, czy jednak to będzie, czy jednak właśnie podzielą los dwóch wcześniejszych ekip? Jak myślisz, Wahir? Najczęściej Super Teamy nie działają, ale to nie jest absolutne prawo. Na przykład mieliśmy wiele super teamów, które dominowało swój region, a później pokazywało się przyzwoicie na Mistrzostwach Świata. Nie wiem, z Buta wymieniając na przykład Katie Rolster, ale coś z tym jest, że nie jest to gwarant na pewno, tak jakby się chciało myśleć o tym. Przede wszystkim to, co Wielu dobrych zawodników ma takie bardzo charakterne spojrzenie na grę i są charakternicami w sobie. Więc problem jest taki, że League of Legends wymaga, żeby każdy trochę wierzył w te same idee, tego jak się gra w tego Lola. Że, jak wchodzić do danej formacji, to każdy musi być, jak ktoś ładnie mówi po angielsku, on the same page. Wszyscy muszą być zgodni, wierzyć w ten sam pogląd, a kiedy masz pięciu zawodników, którzy na przykład często byli gwiazdami w swoich zespołach, to każdy przychodzi z inną filozofią grania i to po prostu wchodzi w konflikty. Nawet nie chodzi o to, że ci ludzie mają przesadzone ego i mówią, że ja muszę być tutaj głównym kery, tylko bardziej um, nie potrafią. Wyobrazić sobie innego spojrzenia na granicz, którym dysponują. I to bywa destruktywne. Dlatego oczywiście, no co, nie odmówię vitality, Splendoru medialnego z nowym składem, czy hypu, który narasta. Super. Jestem komentatorem. Ja uwielbiam, kiedy takie ciekawe tematy w społeczności we sporcie się pojawiają. A czy to jest gwarant sukcesu? Eee, niekoniecznie, ale ja również jestem fan bojem bo uważam, że jest bardzo clutch playerem, i gdy paręnaście minut temu rozmawialiśmy o tym, że w playoffach ma znaczenie to, jak się spiszesz w kluczowych momentach, w długich formatach. Ja uważam, że Perks jest takim zawodnikiem, który będzie ciągnął. Więc jeśli miałbym tutaj zaryzykować, strzelić, stworzyć predykcję, tak, Vitality będzie top 3 drużyną. Łatwiutko. No, no i tu bym postawił kropkę, bo y, bardzo podobnie podchodzimy, zauważyłem, do tych wszystkich tematów związanych z LEC. Y, y, I czy jeszcze zanim przejdziemy do Words. Czy jest jakaś jeszcze organizacja, nad którą ty byś chciał się pochylić, e, o której warto mimo wszystko e, wspomnieć? E, nie wiem, czy, czy o Fnatic można rozmawiać, bo wydaje mi się, że to nie należy tego wypadkiem przy pracy, tej, tej ich fa, fa, fantastycznej formy. Latem w playoffach. Mam też wrażenie, że na ŁORCHA no, zaprezentowaliby się o niebo lepiej, gdyby nie wiem, ta niestety drama związana z upsetem. Eee, aczkolwiek, no właśnie, czy to Fnatic eee, to jest coś, o, o, na czym warto się pochylić, czy jednak jednorazowy taki wybryk, szok w playoffach. Znaczy Fnatic mieliśmy dwa, bo wiosenny Fnatic to zupełnie inne niż letnie, tam gdzie nie było self -made, gdzie był Bwipo w dżungli, tam w ogóle był niezły wywrót. E, bardziej podobało mi się letnie Fnatic, e, było naprawdę luźne. Potem pojawiło się trzecie Fnatic, które pojawiło się na Mistrzostwach Świata, czyli Fnatic bez upseta i to skonfliktowane jednak mimo wszystko. Bardzo specyficzna orga, wszyscy wychodzą, jeśli z niej wychodzą to są jacyś zdenerwowani, więc nie wiem jak oceniać Fnatic, ale myślę, że dali bardzo ładną historię. Ten to letnie wejście od, przez całe playoffy aż do finału e, oglądało mi się niezwykle przyjemnie. Grali może miejscami łatwego do skontrowania, Lola, ale dynamicznego, pewnego, pe, z pewną formułą. E, było w tym mnóstwo pewności siebie. Więc wydaje mi się, że to nie był przypadek, a wysiłek dosyć takich charakterystycznych zawodników. Natomiast no, biorąc pod uwagę, jak to się wszystko skończyło, jak wszystko się por, porozjeżdżało, jak medialnie na siebie ostatecznie nakrzyczeli, no to trudno uznać, że to był. Super epizod dla nich, um, były dobre momenty, były gorsze. Fnatic jakie jest? Każdy musi sam rozsądzić. Jakie masz przewidywania co do przyszłego sezonu w Ellisie? No, wszystkie składy poznane, Team BDS, na które czekaliśmy najdłużej, oficjalnie swój roster potwierdził. No, jest absolutnie dużo. Jest tak dużo ekip nowych, że ten sezon LEC wydaje mi się być zapow... przyszły sezon oczywiście 2022 wydaje mi się być jeszcze ciekawszy niż ten ze względu na to właśnie jakie ekipy teraz się utworzyły, jakie historie zakulisowe też pomiędzy graczami popowstawały i teraz tylko po prostu zastanawić wystarczy mieć nadzieję na to, że rajot tego pod względem mety jakoś nie popadnie w jakąś stagnację i też pozwoli że tak powiem właśnie graczom się bawić, na ile w tym jest pozwalania graczom na zabawę, a na ile wymuszania wzmacnianiem losowych postaci to też wiadomo kwestia kwestia sporna, natomiast sezon 2022 i ekipy to jest coś, czego czy, Ciężko tak naprawdę wskazać wyraźnego faworyta. Poza mi się wydaje właśnie Vitality, które na papierze oczywiście wydaje się najmocniejsze, no ale G2 na papierze też się najmocniejsze wydawało, więc tu nie mam absolutnie żadnych właśnie pewniaków. Mm, oprócz tego, że w głowie nie mam wszystkich składów, więc nie jestem aż tak wczuty w przyszły rok, bo jeszcze tutaj off-seasonowo żyję. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że właśnie nie ma żadnego faworyta. Tak, Vitality ma świetny skład, tak, mamy pewne dobre struktury, gdzieś przymadlając. Myślę, że nie powinniśmy być rozczarowani. Przy Fnatic nie powinniśmy być rozczarowani. Um, ale mimo wszystko to będzie sezon, w którym podchodzimy tabula rasa, sześciutka karta. Dokładnie. Nie ma moim zdaniem faworyta. Nie ma żadnych oczywistości. Więc to wszystko będzie szybko się kreowało. Pojawią się po pierwszych tygodniach szybkie tejki, szybkie które potem zostaną balone. To będzie bardzo dynamiczny proces, ale myślę, że to będzie tak zawiła sytuacja, że na przykład możemy mieć bardzo losowego wiosennego czempiona. Że tyle drużyn przeszło przez tak gruntowną reformę, że wiosenny czempion może być taka kwestia formy, kwestia takiego... Rozgrzania się, że to nie będzie, że ktoś już faktycznie zbudował tytaniczne struktury, które rozjechały wszystkich. Dlatego dla mnie Spring Split będzie takim trochę jazno bez trzymanki, trochę spontanem dzikim i nie mogę się doczekać, bardzo wybiegając do przodoletniego Splitu. bo myślę, że tam kilka drużyn naprawdę rozgryzie, czym są i tam zobaczymy prawdziwy potencjał tych składów. I jeszcze bardziej wybiegając do przodu, można myśleć o Mistrzostwach Świata i zastanowić się, czy to, że właśnie Europa zaczyna od białej kartki, nie wpłynie na niekorzyść reprezentantów Europy właśnie na scenie międzynarodowej, bo tak naprawdę, no, no wszystkie ekipy mają nowe składy, więc i ci teoretycznie najlepsi, w których do niedawna pokładalibyśmy nadzieję, jak w ostatnich latach G2 i Mad Lions, no nie będą mieli problemów jeszcze większych na Mistrzostwach Świata z aktualnymi chociażby Chinami, które tak bardzo urosły w siłę w tym roku i pokazały naprawdę po raz kolejny absolutną klasę na Mistrzostwach Świata. Myślę, że będzie trudno ogólnie zachodowi. Chiny mają Mistrza Świata, z drugiej strony niektóre drużyny sobie gorzej poradziły, wyciągną wnioski, wzmocnią się. Myślę, że zmiany składu w Azji mają dużo sensu. Um, Ameryka wydaje się, że dobrze zaprezentowała się w tym roku i mają ciekawsze składy. Europa będzie na pewno musiała po takim niesamowitym hypie, który przy 2018 roku, gdzie mieliśmy dwie drużyny w półfinale, jedną finale, w 2019 roku MSI, gdzie G2 zwyciężyło, w, potem na Worldsach było w finale, to 2018-2019 to były takie dobre lata dla kibicowania staremu kontynentowi. Teraz będzie trudniej, w mojej opinii. I przyjdzie czas, w którym Europa będzie musiała bronić swojego statusu, bo mieliśmy takie przeżycie, Europa jest top 2 na luzie regionem, teraz pytanie, czy utrzymamy się jako top 3, czy nas Ameryka od dołu, więc czeka nas trudny rok, pełen wyzwań, ale myślę, że taki reset był potrzebny i że wyjdzie to może nie w tym nadchodzącym roku, ale w następnych nadchodzących latach na dobrej Europie. Super, super. Dziękuję Ci bardzo, Awahir. I tak na rozluźnienie, jeszcze yy, cały czas trzymamy się uniwersum League of Legends. Nie bez powodu użyłem słowa uniwersum, yy, bo otrzymaliśmy w tym roku. Arkane. I jak się w ogóle bawiłeś oglądając Arkane? O ile obejrzałeś, choć no obejrzałem. właśnie no, zdziwiłbym się jakbyś nie obejrzał, więc tak założyłem z góry, że, że, że obejrzałeś. Yy, no ja absolutnie jestem zachwycony, no nie odkryję Ameryki jeśli powiem, że jestem zachwycony, bo nie spotkałem zbyt wielu negatywnych opinii o, o Arkane, yy, ale jak zapatrujesz się na to właśnie, że uniwersum Lola się rozrasta o kolejne tytuły, nie, nie tylko gier, ale też właśnie produkcje filmowe. No to jest coś, co już myślę w popkulturze yy, światowej w społeczności to utrwali się już na bardzo, bardzo długo. Znaczy Arkane można byłoby schodzić, bo widać ile wysiłku i serca było włożone w ten projekt. I to jest niezwykle dobre dla branży gier, że pokazujemy, że w tych grach faktycznie jest coś więcej niż tylko nerdzenie w piwnicy, tylko to jest piękny kawał świata i historii do opowiedzenia. Mamy gamerzy mają dużo w serduszkach, których chcemy się podzielić ze światem, więc to był taki no, spory krok dla naszej branży, nawet nie tyle sportowej, co gamingowej. Myślę, że animacja jest fantastyczna, jest to dzieło pod tym względem monumentalne i niezwykle i to jest. Adaptacja, którą chciałoby być każdy inny gamerski produkt, ale myślę, że jest trochę przeceniane, ponieważ ludzie mam wrażenie, że kompletnie wpadli w amok. Ja trochę z większym dystansem podchodzę do tego. Myślę, że. Nie podoba mi się ta decyzja, że postanowili nie zamknąć tej historii w jeden sezon, a bardzo rozwlekali tę historię i będą ją kontynuować w następnych sezonach. Miałem skrytą nadzieję, że każdy sezon będzie dedykowany innym postaciom i innym regionom. Innym regionom, tak skrabne. jest. A znowu zobaczymy PNZ, a, a, czyli Piltover i Zone. Um, Choć tam szansę... Kli... Noxus też się już wkrada powoli no, to w to prawda, wszystko, to więc I może i... to będzie jakoś tak zgrabnie. Bo jak wkrada się Noxus, to na pewno też gdzieś za plecami yy, buczy Demacja. Więc no, ciekawe, ciekawe. Może to okazać się to, że nagle rozrośnie to tam się do dzieła wręcz tolkienowskiego, to prawda, ale dziwiłbym się, jakby antagonistkami, e, przepraszam, protagonistkami następnego sezonu nie była Waj i Jinx raz jeszcze. Więc to na pewno jest taki e, rzecz, którą bym ujął. Myślę też, że. Były pewne wady, jeśli chodzi o przedstawienie postaci. Miejscami to było spłycone, przyspieszone. Te relacje może nie wybrzmiały w każdym momencie. Było kilka postaci na pewno ciut lepiej napisanych, ale myślę, że Rajot niestety nie uciekł od wad jednak komercyjnej części tego projektu, i powiem tak, było dobrze, ale wiem, że mogło być też dużo lepiej, więc cieszę się, że ten dodział powstało. Cieszę się, że zgarnęło tyle dobrych recenzji, to wszystkim pomoże. A czy jest to serial, który ja umieszczam w serduszku, niekoniecznie. Okej. Okay. Awahir, bardzo Ci dziękuję. To był 2021 rok. No w pigułce, bo o lolu można rozmawiać i, i boże, rozmawiać boże. tak naprawdę. Mm, jeszcze raz, 2021 rok w League of Legends wyglądał właśnie tak. Rozmawiał ze mną komentator Polsat Games Michał Awahir Kudliński. Mm, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. i Czekam na Wasze opinie w komentarzach chociażby, dawajcie znać jakie Wy macie oczekiwania co do ten zbliżającego się 12 sezonu League of Legends, to już 12 lat kiedy ta gra jest z nami, także dawajcie znać, subskrybujcie Meteor Exe, lajkujcie Radio Meteor na Facebooku, a tymczasem wesołych świąt Wam wszystkim, trzymajcie się, cześć! Cześć!